na treningu trampkarzy i młodzików prowadzonych przez Marka Stepnowskiego. Szkoleniowiec jeszcze nie wie, że go odwiedzimy, także zapytamy go o miniony sezon w Lidze Dolnośląskiej, jak widzi te, jak widział te mecze, jak podsumowuje rozgrywki rundy wiosennej, także jesiennej. Czy ten sezon był na plus, czy na minus, a także o plany na przyszłość. Szkoleniowiec wcześniej był trenerem drużyny w Duszniekach. Jakie są marzenia trenera, który zaczyna jako opiekun, szkoleniowiec takiego klubu jak Duszniki? Są jakieś tutaj lokalne, jakieś większe, żeby wywalczyć awans? Były w ogóle takie marzenia czy pomysły, żeby trafić do większego klubu niż Duszniki? Przykładowo takim wyznacznikiem jest Kłodzko? Tak, tak, myślę, że tak. Zaczynałem w wieku 20 lat, to było prawie 6 lat temu. No najważniejsze było rozwijać się, rozwijać piłkarzy, rozwijać siebie. Myślę, że ta drużyna, którą miałem, zaczynałem od drużyny trampkarzy, wspólnie gdzieś tam rozwijaliśmy się, wspólnie szliśmy do przodu. Później miałem młodzików, trzech zawodników z tej drużyny jest teraz tutaj pod moją opieką. Krok po kroku do przodu. Na pewno nie chciałem zatrzymać się na tym poziomie, co zaczynałem. Dalej nie chcę. Dalej chcę się rozwijać, dalej chcę iść do przodu i poszerzać swoją wiedzę i coraz lepiej trenować zawodników. I tak też było od samego początku. Takim wyznacznikiem jest przejście do Kłodzka, do Nysy? Objęcie zespołu w Nysie? Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Inna liga, inny poziom. Większy klub. Więcej dzieci, więcej możliwości. Zaczynaliśmy w Lidze Dolnośląskiej w trzeciej grupie. Dalej jesteśmy w trzeciej grupie, tylko jest to troszeczkę inna grupa po reorganizacji. Ale mierzyliśmy się z fajnymi zespołami w tym sezonie, bo na jesień było Zagłębie Lubin, był Śląsk Wrocław, była Miedź Legnica, Chrobry Głogów, później Górnik Wałbrzych, teraz już na wiosnę Polonia Świdnica. Także zdecydowanie krok do przodu. Tym bardziej, że w momencie, kiedy obejmowałem te drużyny tutaj w Kłodzku, miałem tylko i wyłącznie grupę dzieciaków w Dusznikach. Już nie prowadziłem grupy, że tak powiem, ligowej. Bawiłem się po prostu z nimi, rozwijałem ich. Dalej prowadzę tą grupę, kończę ją właśnie w tym momencie. Ale to była grupa niemeczowa. Cofnijmy się do czerwca ubiegłego roku. Spodziewał się szkoleniowiec w ogóle takiej decyzji? Może nie decyzji, ale propozycji z naszej strony? Nie. Wiceprezes Nysy, czyli Bogdan, zadzwonił do mnie pod koniec lipca, ostatnie dni lipca. I tak naprawdę w ciągu jednego, dwóch spotkań ustaliliśmy wszystko, wszystkie szczegóły i tak dalej. I od 1 sierpnia, od pierwszych treningów zacząłem już tutaj pracować z młodzieżą w Nysie. Nie spodziewałem się, zdecydowanie się nie spodziewałem. Miałem troszeczkę inne plany, ale po takiej propozycji zweryfikowałem sobie to wszystko i zdecydowanie przyjąłem i chciałem przyjąć tą ofertę. W czerwcu tamtego roku były małe, duże zmiany, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy w klubie i także związane z tym zespołem Ligi Dolnośląskiej Trampkarzy i Młodzików. Tak naprawdę cały klub przeszedł reorganizację. Najpierw zaczęło się od drużyn młodzieżowych, od trampkarzy, od młodzików, przez seniorów, później przez rocznik 2006. Pojawiło się kilka nowych osób i tak naprawdę potrzeba zdecydowanie czasu, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować tak, jak powinno. Ale ja generalnie z tego roku jestem zadowolony, ponieważ dużo udało nam się zrobić. Wyniki nie są najlepszym odzwierciedleniem tego, jak pracowaliśmy. Przerwę. Wiceprezes mówi, że jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe, wyniki nie są najważniejsze.
ale no, mimo wszystko rodzice, kibice czy też osoby z zewnątrz patrzą na te wyniki, a tych w tym sezonie mimo wszystko brakowało. Jakby rozgraniczyć wyniki, a grę samą. Generalnie analizując każde spotkanie, ostatnie co robię, to patrzę na wynik ze względu na to, że tak jak Bogdan też powiedział, wynik nie jest sprawą najważniejszą. Patrzymy na rozwój chłopaków, na rozwój dzieci, a tutaj naprawdę idziemy do przodu. Jeszcze tak pod kątem wyników muszę powiedzieć, że nie byliśmy w tym sezonie ani razu wyraźnie słabsi od żadnej z drużyn. Graliśmy piłką, graliśmy, że tak powiem, po swojemu. Graliśmy grę, którą uczymy się na treningach. Pod tym kątem jestem zadowolony. Realizowaliśmy założenia przedmeczowe w każdym spotkaniu tak naprawdę. Zdarzył nam się jeden słabszy mecz z Bielawą, gdzie przegraliśmy prowadząc do przerwy. Ale generalnie patrzymy na to delikatnie pod innym kątem. Mamy kadrowiczkę Oliwię, która z powodzeniem gra w kadrze Dolnego Śląska. Mamy Patryka Sutkowskiego, który gra już w Śląsku Wrocław, też się rozwinął, też na tyle się rozwinął, że został doceniony przez trenerów ze Śląska Wrocławia. No i mamy chłopaków, którzy na każdym treningu, a zwiększyłem liczbę treningów, którzy na każdym treningu dają z siebie wszystko i ja to widzę. Ja widzę, że oni indywidualnie jako zespół robimy postęp. Analizuję to na bieżąco, dlatego tutaj jestem spokojny, bo te wyniki przyjdą w najważniejszym momencie, czyli w piłce juniorskiej, w piłce seniorskiej. A wiedząc, albo przynajmniej teraz analizując ten sezon cały, jeśli szkoleniowiec by wiedział, bo przynajmniej spodziewał się, jakie sytuacje mogą wystąpić na przestrzeni tego całego sezonu, to zastanowiłby się dwa razy, nim by podjął rękawice tutaj w Nysie? Czy to by i tak nie miało wpływu? Nie, zdecydowanie nie. To nie miało żadnego wpływu na moją decyzję, czy później żałowałem jej, czy nie żałowałem. Absolutnie. Skupiałem się cały czas, tak jak mówię, na pracy, na atmosferze w grupie i młodzików, i trampkarzy, a te sytuacje zostawiłem gdzieś tam za sobą, gdzieś tam obok, bo to nie były sytuacje, które miałyby czy rzutowałyby na ogólną ocenę mojej pracy czy mojego zadowolenia tutaj, bo mam tutaj coś do zrobienia, mam jakieś swoje założenia, swoje cele, które chciałbym z tymi grupami zrealizować. Chciałbym nauczyć przede wszystkim te dzieci grać w piłkę i wszystkie inne sytuacje, też, że tak powiem, dookoła boiskowe nie mają w tym momencie znaczenia. Wiosną najczęściej pojawiający się, może nie zarzut, a to, czego tej, znaczy głównie drużynie młodzików brakuje, to brak takiego typowego napastnika, który byłby odpowiedzialny za zdobywanie bramek. Zgadza się z tą teorią szkoleniową? Czy były jakieś inne czynniki, które miały wpływ na wyniki, na grę? No tak, brakuje nam napastnika, to wiemy nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Nie jest łatwo wychować sobie chłopaka, który z jednej okazji strzeli kilka bramek. Bo te sytuacje były w meczu. Tak, to nawet tak. kilkanaście potrafiliście stworzyć w przeciągu meczu, a jedynie tego, czego brakowało, to wykończenia tych akcji. No generalnie dominowaliśmy w każdym spotkaniu, tak jak już wcześniej powiedziałem. Nie mamy napastnika, próbowaliśmy reagować na to, zmieniać delikatnie nasze ustawienie, naszą taktykę. No nie ma co ukrywać, przydałby nam się napastnik, który strzeli kilka bramek w sezonie. Szukałem przez całą wiosnę odpowiedniego ustawienia, żeby to delikatnie zniwelować. Myślę, że już pod koniec sezonu się udało, ze względu na to, że nie przegraliśmy czterech ostatnich spotkań, trzy remisy, jedno zwycięstwo. Myślę, że drużyna ewoluowała i nauczyła się już pod koniec rundy grać bez tej typowej dziewiątki. W trampkarzach przede wszystkim na plus to, że udało się zebrać tą grupę, udało się wprowadzić regularny trening. Końcówka sezonu, czyli tutaj już maj, czerwiec, pod względem gry i pod względem ich zaangażowania wyglądała naprawdę fajnie. Ponieważ jak przychodziłem, no to ta grupa była w totalnym proszku. Tak naprawdę można powiedzieć, że w sierpniu tamtego roku nie było trampkarzy. Nie było trampkarzy w Nysie Kłodzko, udało się to zebrać. Udało się ich zaangażować na tyle, że no myślę, że nawet rezultaty później już były, rezultaty jak i gra były bardzo dobre, bo trampkarz dla mnie bardzo podobna ideologicznie drużyna do młodzików. Też najważniejsze jest wychowanie tych zawodników, nauka gry, a dopiero później rezultaty.
Mieliśmy super mecze, szczególnie w Wałbrzychu, gdzie przegraliśmy 2-1. Była szansa wygrać nawet 2-1. Dostaliśmy tam później w samej końcówce bramkę. Ogólnie z drużyny Trampkarzy jestem bardzo zadowolony, ponieważ, tak jak mówię, no, udało się coś fajnego z nimi zrobić i to jest zdecydowany plus. Co do minusa Trampkarzy, no to myślę, że jeszcze można było więcej z tej drużyny wycisnąć. Jeszcze mam taki delikatny niedosyt, ponieważ momentami nie wyglądało to tak, jakbym chciał. No i tutaj tu jest minus do mnie, do całej tej grupy, bo identyfikuję się z jedną i z drugą drużyną i każdy plus i minus, czy Trampkarzy, czy Młodzików, to jest też zarzut do mnie. Co do Młodzików, zdecydowanie na plus gra i frekwencja na treningach. Zdarzało się tak, szczególnie piątkowe treningi, gdzie byłem w stanie ustawić dwie drużyny. Byłem w stanie rozegrać taki wewnętrzny sparing, pierwszy skład na drugi skład. I chłopcy już w piątek wiedzieli tak naprawdę, kto będzie grał w weekend, w jakim meczu. Co do minusa, no to ta skuteczność, bo mimo braku napastnika, zdecydowanie skuteczność pod bramką powinna być lepsza. I wykorzystywanie tych sytuacji też powinno być na wyższym poziomie. Jakie założenia na przyszły sezon, jeśli chodzi o obydwa zespoły? Będziemy mieli w przyszłym sezonie komfortową sytuację, ponieważ wchodzi do Młodzika duży rocznik 2005 i do Trampkarza duży rocznik 2003, czyli będziemy mieli dwie duże drużyny. Teraz zawodnicy mają miesiąc przerwy, jedziemy na obóz końcem lipca. Każdy dostanie rozpiskę, co ma zrobić kilka dni przed tym obozem, tak żeby miał już na pełnych obrotach te dwie ekipy od pierwszego dnia tak naprawdę obozu. Jakie założenia? Dalej ciężko pracować, zwiększyć liczbę treningów jeszcze w Trampkarzach, tak żeby obie grupy trenowały po 4 razy w tygodniu. Rozwijać się, przede wszystkim się rozwijać piłkarsko i mentalnie, bo to też jest bardzo ważna kwestia dla mnie, żeby ten rozwój mentalny i to scalanie drużyny dalej przebiegało w taki sposób, jak w tym momencie. No ale przede wszystkim musimy rozwijać te dzieciaki tak, żeby każdy z nich był po prostu dobrym człowiekiem. Moim i Państwa gościem był szkoleniowiec zespołów Młodzików i Trampkarzy w Nysie Kłodzko. Dzięki. Słyszałem, że Kamila bierzesz tutaj za chwilkę. Tak, no powiem tak, Kamil jeszcze nic o tym nie wie, bo znając Kamila, to by oczywiście miał 100 tysięcy wymówek. No ale zaraz po niego tutaj z Andrzejem pójdziemy na boczne boisko, także w ogniu pytań stanie i on. Też będą trudne pytania? Tylko takie mamy przygotowane. Okej. Kamil, trzymaj się, dzięki. Thank you.